jeziorem, to miasto stoi. Ramiona rozkłada, nikogo się nie boi. Na południu górale, na północy hanysy. Polska tu mieszka od Bugu do Nysy. Hello, pozdrawiam szury i okeje. Wcale się nie śmieję, mówię co się dzieje w mieście, gdzie narodów jest 200. Wielka rodzina, wielka rodzina. Chicago, moje Chicago, miasto emigracji. 250 przeróżnych nacji, 250 różnych języków, 250 językowych słowników. Chicago, moje Chicago, Illinois, USA. Tutaj odnalazłem się w Polsce małe swej. Chicago, moje Chicago, City of Dream. Wszystko czego chcesz znajdziesz w nim. Ej, jadę do Ameryki. A teraz zapraszam was do Chicago. Zobaczycie Violettę tuż przed odlotem do Ameryki. Zobaczycie ją na lotnisku, zobaczycie ją z fanami, a następnie zobaczycie ją na zdjęciach ze ślubu, z wesela, z polonijnym milionerem Terem Kowalczykiem, który okazał się milionerem, ale tylko kredytowym. Bardzo ciekawy zapis, myślę, że nas zainteresuje. Niestety ten rozdział w życiu prywatnym Violetty Villas okazał się wielkim niewypadkiem. Jednym się podoba, innym nie, ale przynajmniej wie, czego chce. Dostaniemy nas w Polsce. I z jej urodą, z jej śpiewem, z jej głosami. Nie dostaję w Polsce. Nie chcesz bliżej. Nie chcesz bliżej. Jestem dzisiaj zła, bardzo przepraszam. Nie, nic nie będzie. Nie. Strasznie mam brudę. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Całuję was gorąco. Ale ta gra zwa, naprawdę. Tak, rozwa już. Dziękuję bardzo. Już uciekam. Dziękuję serdecznie. Ojej, nie. Dużo zdrowia. Proszę pana, niech pan dla siebie schowa uwagi. Muszę najpierw zrobić jedno. Tutaj proszę. Ja jestem pewna rozmazana. Nie. Takim gorącym. Bardzo dobrze. Jest czas jakiejś wielkiej nadziei. Jest pani w ogóle jedną z nielicznych Polek, w której jest jakaś nadzieja, to wie pani. Wiem, ale każdy, nawet czas nieszczęśliwy, jak na czy cierpienie, też się kończy. Tylko trzeba w to wierzyć, tak jak choroba, tak jak szczęście. Wszystko ma czas swój wyznaczony. Ludziom zawdzięcza pani taką karierę? Ludzie
na ziemi zadali mi tylko cierpienia, za które też Bogu dziękuję. Bo dzięki tym cierpieniom bardzo wiele zrozumiałam i wiele się nauczyłam. A cierpienia i życie to jest uniwersytet życia. Człowiek, który nie zna ciosu, nie zna uderzeń, podkładanych nóg, wie pan, cierpienia i słonych łez, jest marnym człowiekiem. Mało znaczy ten człowiek. Człowiek, który zna te wszystkie bogactwa, od cierpienia, bólu, upokorzenia, poniżenia, odepchnięcia, ten dobra ma coś do powiedzenia. Może im duch wyżej stoi, tym dalej widzi. Nie wiem, czy pan coś zrozumiał. To jest bardzo trudna odpowiedź. Jak to przypuszczam, to analizuję. No może. Na pewno. Bo... A czy pani żałuje ludzi, którzy nie potrafią wyciągnąć wniosków z tego, do czego pani doszła dzięki pokorze? Nie tak. Tak, ale jeżeli ktoś ma trudności w pokonaniu samego siebie, to znaczy, że ma plamki na sumieniu. Trzeba je najpierw oczyścić. A wszystko stanie się jasne, światło. Jest. Nie my? Czy więcej w pani teraz jest obaw czy nadziei? Przed tym wylotem nie chodzi o to, nie, jest jaka ta... i nadzieja, ale także mam wielką odwagę, że gdyby cokolwiek przyszło mi znieść, to będę tak samo ją znosić, jak i to szczęście. Także ja jestem przygotowana na wszystko, co Bóg mi da. To znaczy, teraz mi daje 5 minut szczęścia. Za co mu dziękuję. Proszę panią, czy mogę dostać autograf dla swoich dzieci? Sekundę. Ja już wiem, ale to pani jest tak uwielbiana. Dziękuję uprzejmie. Już kończę. Nie mogę wytrzymać, naprawdę. Już mam dużo wrażeń, że nie mogę. Niech pani na razie. Nie. Słuchajcie, ja muszę sobą się sama zająć. Za dużo przeszkadzacie mi, no. Nie ma pani Wioletta. Pasażerka pani Raczyńska, odjeżdżająca do Odessy, proszona jest do odprawy celnej. Pasażerów odjeżdżających samolotem czarterowym do Odessy, numer rejsu 3170. Śpiewaczki zaczęły coś tam obmawiać panią, a starsza pani powiedziała: słuchajcie, kochane, wy jesteście szeptaczki, a nie śpiewaczki. Przygotowany na poczesnym miejscu w Kronikach Towarzyskich Polonii Szkadowskiej. Na ślubnym kobiercu stanęła wyjątkowo popularna para. Violetta Villas, znana z doskonałego głosu i spektakularnej kariery artystycznej piosenkarka, oraz Tadeusz Kowalczyk, polonijny milioner z Chicago. W cywilnej uroczystości zaślubin, która zainaugurowała pięciodniowe wesele, wzięło udział około 500 zaproszonych gości. Wśród nich przedstawiciele polonijnego świata biznesu, artyści, dziennikarze, a także pracownicy konsulatu generalnego PRL w Chicago. Wydarzenie to cieszy się niezwykłym zainteresowaniem polonijnych gazet i rozgłośni radiowych, które prześcigają się w szczegółach, opisując suknię Violetty Villas, starając się zgadnąć, ile kosztował ślubny bukiet panny młodej i snując domysły na temat ewentualnej intercyzy. Tadeusz Kowalczyk, mąż Violetty Villas, jest właścicielem restauracji oraz sali bankietowej Orbit, mieszczących się w samym sercu polonijnej dzielnicy Chicago, u zbiegu ulic Milwaukee i Central Park. W sąsiednim stanie Wisconsin Kowalczyk posiada też kompleks wypoczynkowy nad jeziorem Michigan, zmodernizowany ostatnio kosztem ponad miliona dolarów.
Gdy przebrzmiały już dźwięki marsza weselnego oraz toastów, podszedłem do państwa młodych z gratulacjami i garścią pytań. Violetta Villas powiedziała, że ma zamiar pozostać na stałe w Stanach Zjednoczonych, zamieszkać na przedmieściach Chicago wraz z mężem i nadal śpiewać. Czy ciężko jej będzie przestawić się z życia w Polsce do nowego otoczenia i nowej publiczności w Ameryce? Violetta Villas podchodzi do tego optymistycznie. Ja myślę, że można te dwie sprawy bardzo ładnie pogodzić, bo kocham ziemię polską, ale i kocham Tadeusza, także miłości ma za dużo rzeczy zrobić. Tadeusza Kowalczyka zapytałem o jego receptę na finansowy sukces w Ameryce. Do takiego sukcesu się dochodzi poprzez ciężką pracę i myślenie. To jest kraj dla wszystkich, którzy chcą myśleć i pracować, i którzy chcą mieć coś, i którzy chcą, w ogóle nie chcą mieć. Ale z reguły, kto chce coś, do czegoś dąży, to po prostu droga otwarta w tym kraju jest. Na ślub Violetty Villas przybyli jej koledzy i koleżanki ze estrady. Na przyjęciu weselnym śpiewała m.in. Majka Jeżowska, laureatka ubiegłorocznego festiwalu opolskiego. Grał zespół muzyczny Wandera. Pięciodniowe wesele zakończy się w niedzielę kuligiem w posiadłości Tadeusza Kowalczyka w Wisconsin, po czym młoda para uda się w podróż poślubną do Honolulu na Hawajach.